Odcinku z gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Jesteśmy w domu Eltona. Jesteśmy tutaj dlatego, że właśnie chciałem wam to pokazać. Jak on wygląda. I po co były mu te wszystkie pióra, żółta farba, w ogóle what the fuck, co tu się dzieje, to jest jakieś niesamowite. Natomiast planem na dzisiejszy odcinek jest zrobienie zadania związanego ze snem Baltimora. To bodajże się nazywa Koszmar Baltimora, czy coś takiego. Tak. Dobra. Zajmijmy się tym zadaniem. Jest to zadanie poboczne, ale myślę, że może być interesujące. Ja chyba ten dom Baltimora w Vergen już zdążyłem znaleźć, tak mi się wydaje. Ale to też musiałbym zobaczyć. Znaczy, powiem tak, byłem w tamtym obszarze, włączyła mi się cutscenka. Jakby gra uznała, że jestem pod domem Baltimora, natomiast teraz muszę go znaleźć ponownie, więc nie wiem, jak to będzie działać. Dobra, chyba trzeba będzie zastosować poprzedni trik, czyli robię cięcie, gra się wczytuje, także widzimy się. A nie, no, okej, dobra. Tylko, że ona chodzi mało płynnie. Chociaż da się grać. Tam instaluje mi się sterownik ten Nvidia w GeForce, żeby tam ulepszyć optymalizację tej gry. Także myślę, że jak to się skończy, ta gra powinna od razu się dość mocno ogarnąć. Ja chyba w sumie nawet mogę sprawdzić, jak to teraz wygląda. Także... No, chyba tak. Chyba po prostu to zrobię, bo... Hej, witajcie z powrotem. A wszystko trwało dość dłużej, niż bym chciał. Dlatego, że po prostu po zminimalizowaniu gry nastąpił jakiś cały krab, cały po prostu jakiś rakowaty ciąg wydarzeń i... Jakaś Filipa chyba wypytywała o ciebie. Spowodowało to, że musiałem wyłączyć w ogóle komputer, bo nie mogłem wyłączyć Wiedźmina z menedżera zadań, bo tak... Więc po prostu to było jedyne rozwiązanie, ale już wszystko jest ok, jesteśmy w grze. Jak przemyślałeś sprawę? Sam nie wiem. A nad czym tu się zastanawiać? Jorvet to nie byle krzykacz. Dom jego jest... No właśnie, gdzie? Elfy! Dużo gadania, mało myślenia! Koszmar Baltimora. No właśnie, powinno mieć to zadanie śledzone, ale nie ma. W każdym razie... No, gdzieś tutaj jest. Chyba tutaj? Tak, tutaj. Dobra. No, mikrofon. Może go przesunę po prostu? Dobra. To trzeba będzie porozmawiać z Krasnodarem. Boże, w tym miejscu zapalczajnik. Okej. Krasnoludy. No to krasnoludy, dobra. Kto tu jest najbardziej rozmowny? Chyba ty będziesz. Witaj, Wiedźminie, w tych skromnych progach. Szukam krasnoluda, który mieszkał w tym domu. Nazywał się Baltimore. Mistrz Baltimore zaginął jakiś czas temu. Kim on był? Mistrzem czego był Baltimore? Był naszym kowalem run. Większego specjalisty świat nie widział. Od jego zaginięcia sporo wody upłynęło w Pontarze, a ja i moi uczniowie wciąż nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich run, które potrafił wykuć. Jak zaginął? Pewnego dnia po prostu zniknął. Miewał paranoję, lęki, ale tak to jest z wielkimi artystami. Łatwo powiedzieć. Uważał, że ktoś chce go zabić. Zaginął bez śladu w tajemniczych okolicznościach. Po miesiącu poszukiwań urządziliśmy pogrzeb. Bez ciała. Tak, żeby uszanować pamięć wielkiego mistrza. To wszystko? Najlepszy czeladnik Baltimora został kowalem run
i życie toczy się dalej. Kto mieszka w jego domu? Nowym kowalem Run został wierny uczeń Baltimora w mojej skromnej osobie. Dom otrzymałem razem z zaszczytem kontynuowania dzieła wielkiego mistrza. A tamte przegniłe drzwi? To wejście do starego warsztatu Baltimora. Mogę się tam rozejrzeć? Oczywiście, ale nie znajdziesz tam nic prócz złomu i pajęczyn. Mimo wszystko warto sprawdzić to miejsce. Gra się ogarnia. Dobra, gra się ogarniała, więc możemy kontynuować. Prawdopodobnie będzie nam potrzebny zmysł wiedźmiński. Także ja już go. Tu mam podświetlone drzwi, tu mam podświetlone... Okej, dobra. Mogę eliminować to, co nie będzie mi przydatne absolutnie. To są rudy. Dobra, okej. O, Geralt jest przeciążony. To dość mocno. Trofeum Eltona. Come on! Gdzie w ogóle to mogę wsadzić? Aha, tutaj. Nie, to trofeum z Endiragi jest znacznie lepsze. Wyważony sztylet. Właśnie taka dweńska zbroja. Kurczę, nie mogę wrócić do tego gościa, z nim pohandlować po prostu. Trzeba coś będzie z Ardem zrobić. Dobra, ja wiem, Geralcie, że jesteś przeciążony. Ale zaraz pójdziemy do gościa tutaj i... Już nie będziesz. Witam ponownie. Mam parę pytań. Pytaj. Pohandlujmy. Po prostu. Rękawice zielarza, spodnie czarownika. Weźmy te ciężkie spodnie. Sprzedam to. Sprzedam to. Już nie jestem przeciążony. Ulepszenie. Eliksiry, petardy. Książki, trofea. Ametystem był. Cenna figurka. Dobra, gra dalej jest przeciążony. Fajnie byłoby wiedzieć, co ja mam na sobie. Dobra, okej. Na razie mam chyba dość sporo zapasu. Rzemiosło. Dratwy. Rudy żelaza. Trochę mogę mu sprzedać tego. Tak powiedzmy, że wstawię sobie połowę tego, co mam. Trochę zarobię, trochę się... sukno. Szpony harpi. To w ogóle nie mam pojęcia, po co mi. Dobra, okej. Mam dość sporo. Mam dość spory zapas, także myślę, że nie muszę się tym przejmować. Dobra, wracamy do mistrza Baltimora. Dobra, i tak, znowu zmysł wiedźmiński. Dobra, pył. Tu oczywiście są kamienie, których już nie potrzebuję. A tu jest to, co mnie interesuje. Aha, dobra. O, tu jest to jakaś szkatułka. Wskazówki Baltimora, klucz Baltimora. Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Wow. Zacznij szukać od tej studni, w której echo głośno dudni. 10 kroków w stronę rzeki, spacer w lewo niedaleki. Marne 20 kroków, przejdź pod bramą jak z obłoków. Jak ją olbrzymi nazywa... Aha. Ją olbrzymi nazywają. Idź, gdzie śpi patron rozstajów. Każda droga jest konieczna, i środkowa jest bezpieczna. A bacz na znaki Ingranda. Nie zbądź, bo gotowa Granda. Gdybyś wybrał
prawą drogę, rychło ujrzysz tam niebogę utopioną, co w południe cieniem rzeki wskaże cudnie. Come on! What the fuck? To zadanie jest bardziej interesujące niż na początku mi się wydawało, że może być. Wskazówka zapisana wierszem i klucz Baltimora. Szukamy skarbu, może. A to by było coś fajnego. Szukanie skarbu jest zawsze na propsie w grach RPG. Pamiętam, że w Gotiku Nocy Kruka był właśnie ten fragment dla kapitana Grega chyba. I dla niego trzeba było szukać skarbów gdzieś na całych miejscach tej Górniczej Doliny i to było naprawdę fajne. Znaczy, nie Górniczej Doliny, tylko Wyspy Korynice. Górnicza Dolina nic nie miała do tego. Dobra, wiecie co, ja chyba będę musiał znowu zrobić cięcie, żeby gra w ogóle się załadowała. Więc cięcie. Jakiś rumor, Wiedźminie! Wszystko w porządku? Tak, to tylko gruz. Znalazłeś coś? On im ufał, więc chyba mogę mu coś powiedzieć. Takiego. Nie potrafię tego odczytać. To starsza mowa, prawda? Zgadza się. Tekst opisuje, jak dostać się do pewnego miejsca. Jakiego? Nie wiem. Wskazówki wyznaczają drogę, którą trzeba podążyć. To może być miejsce, w którym Baltimore przechowywał swoje zapiski. Proszę cię, przyjdź do mnie, jak coś znajdziesz. To bardzo ważne. Jakoś oznaczone na mapie, czy po prostu to jest takie rać sobie sam, drogi graczu. Zacznij szukać od tej studni, w której echo głośno dudnie, 10 kroków w stronę rzeki, spacer w lewo niedaleki. Marne 20 kroków, przejdź pod bramą jak z obłoków. No dobra, okej. To gdzie tu była studnia? Jest dom Filip, to mnie nie interesuje. Co to jest? W zielonym kubraczku, wśród zielonych krzaczków, podkulone nóżki, chwyta tłuste muszki. Po prostu... Żelat jest chyba jednym z lepszych, jeśli chodzi o Wiedźmina. Dobra. Studnia. Gdzie do cholery jest studnia? Cholwiek. To jest studnia. To jest jakaś studnia, okej. Czy ogłoszenia są jeszcze jakieś? Zamknięcie kopalni. Czy poszukiwany balwierka. No okej, dobra. To nie jest jakieś żadne zlecenie. To po prostu informacja. Dobra. Tylko bez żadnych sztuczek! Zacznij od studni, w której echo głośno dudni. Tam była jedna studnia, ale czy w niej echo głośno dudni? Przejdź przez bramę jak z obłoków. Come on! Dobra, wróćmy do tej studni. Okej. Dobra, jesteśmy przy studni, gdzie będzie otworzyć mapę. Rzeka jest w tamtą stronę, tu jest studnia. Dobra, to jeszcze tylko wpis w dzienniku. Zacznij szukać od tej studni, w której głośno dudni. 10 kroków w stronę rzeki. Przejdź, spacer w lewo niedaleki. No to w lewo, dobra. Przejdź przed bramą. Tylko bez żadnych sztuczek! Jak naprawdę będziemy to gadać. Mam 20 kroków. Przejdź pod bramą jak z obłoków. Jak z obłoków ją się nazywają. Gdzieś śpi patron rozstaju.
Tam był jakiś posąg. Tu jest jedna brama. Powiedzmy, że to jest, chodzi o tę bramę mahakamską. Gdzieś śpi po tym nastroju, w każda droga jest konieczna i środkowa, lecz środkowa jest bezpieczna. Dobra, no to idziemy do tego. Do posągu. Przecież nie mam pojęcia, jak płynie, jakby to miało działać. Chyba, że patron rozstaju, to jest po prostu jakaś tabliczka, która coś wskazuje. Ale... Dobra, tu jest jakaś brama. To może być ta brama z obłokami. Dobra, tu jest... Tu może być ten patron rozstajów. Każda droga jest bezpieczna, ale środkowa jest konieczna. Come on! Bądź Boga to wagnę, gdy wybrał prawą drogę, rychło użyć tam nieboga, utopioną co w południe, cieniem ścieżkę wskaże cudnie. To symbol patrona przewodników, wyglądający jak okrąg, z którego wychodzi kreska. Kreska zawsze wskazuje na bezpieczne schronienie. Okej, dobra. Okrąg, z którego wychodzi kreska, czyli może wcale nie chodzić o ten... O ja walę, to może być trochę bardziej skomplikowane. Czemu po prostu nie mógł tak go komuś przeczytać i zapytać się, co to może oznaczać? No to jest miejsce super. Więc ja chyba będę musiał wziąć solucję, bo naprawdę nie mam pojęcia, o co chodzi. Gdzie szukać tego, co mam szukać? Tak, ten okrąg ma... Okrąg z drągiem ma wskazywać bezpieczne schronienie. Ale gdzie on się niby pojawia? Czemu nie ma tego jakiegoś oznaczenia na mapie? Dobra, chyba naprawdę nie mam zielonego pojęcia, czego ja mam szukać. Także widzimy się za moment, ja to przeczytam, ogarnę i wtedy będę wiedział co i jak. Dobra, okej. Jak się dam solucję i okazuje się, że studnia wcale nie jest studnia we wiosce. Znaczy studnia w mieście, ta, która była przy karmie, to jest w ogóle, patrzmy, to jest w ogóle studnia przy tej, przy... Studnia w spalonej wniosek. Wiosce. Damlet, jak mi się nie czy niesamowicie. No dobra, na środku oczywiście jest. Że w niej raczej echo już nie zatrudni. No dobra, ale okej. Czyli tak, idziemy tu i w lewo pod tą bramą. Teraz tak, do posągu bóstwa, czyli tam gdzie byłem. Czyli jakby miałem trochę racji. Wybieramy się tą drogę do kamieniołomu. Dobra, okej, czyli tak. Jak mi nie mało. Bardzo. Zamiast iść do bramy, wchodzimy na skalę po lewej stronie. Okej. No dobra, czyli chyba musimy iść aż na sam dół. Tam gdzie mogliśmy wejść do... Gniazda harpi. Co to w ogóle? Aha, tu jest ta pułapka śmieszna. No okej, dobra.
ogóle to zdanie z harpiem jest jakieś dziwne i nie wiem, czy będę w stanie go w ogóle zrobić, czy bym miał ochotę to zrobić. Tu jest gniazdo, tak. Dopiero zauważyłem. Okej, pożądanie w kierunku wskazanym przez... Aha, dobra, rzeczywiście... Medalion ostrzega. A to dlatego te kamienie były tak podświetlone. No dobra, rozumiem, rozumiem. To nie było to, że ja mogłem coś z nimi zrobić, zrzucić, czy w ogóle w jakikolwiek sposób. Okej. Dobra, no to idziemy w dół. Idziemy w dół, tutaj będzie następny taki. Medalion drży. No okej, dobra, no ja wiem, że jest tutaj jeden. Tu jest miejsce mocy. Ale nie idziemy do bramy, tylko idziemy tutaj, na te skały. Czy tutaj będzie po drodze jeszcze jakiś znak? Coś tu jest. Runiczny klucz. Wybierz drogę w prawo. Zgodnie z wskazówkami Baltimora. Czyli co, mam się wrócić, tak? Czy jak? Przepraszam. Mam się wrócić do posągu? No okej, okay, dobra, czyli chyba trzeba wrócić do tego. Do posągu. Fajne zadanie, fajnie pomyślane. Takie kolejne z bardzo dobrych, bardzo fajnych zadań po tym zadaniu w szpitalu psychiatrycznym. Nie aż tak ciężkie klimatycznie, ale też bardzo, bardzo sympatyczne. Takie poszukiwanie skarbu na podstawie wierszowanej notki. Jak najbardziej jestem za. Ciekawe, co tam będzie, kurde. To takie, no... Szukanie skarbów jest przesympatyczne, naprawdę. Dobra, mamy tego naszego biednego człowieczka. Zaraz staje dróg. I musimy iść w prawo do wąwozu troli. Yo, trole. Jajku, biedna pani troll. Trolle raczej nas nie interesują, prawda? Czy interesują? Utopiony nieboga. Utopiony nieboga to jest statek. What the fuck? O, mamy teren. Dobra, nawet nie trzeba się martwić, że wybuchną. Po prostu je zamrażę. Zastanę nad gwizdem. No, to nie jest zamrażone, ale nie martw. Dobra, czy tutaj coś mnie w ogóle interesuje? Nie. Kometa. W ogóle to jest takie sympatyczne z tą kometą, dlatego, że ta kometa chyba była na początku jako zwiastun właśnie czegoś tam, wojny czy czegoś innego. Drogi statku, gdzie ty jesteś? Nie, chwila, to jest... A, dobra, tam jest ta pułapka, czyli to musi być wąwóz, to mnie nie interesuje. Okej, teraz jestem znowu na rozstaju. Tu były chyba te... Tu chyba była trolica. I tu... Nie, dobra, to ja nie chcę do kamieniołomu. Tylko ja chcę tam. Tam jest jakaś wieża. Nie chcę wieży. Znaczy, nie wiem co wieży, przynajmniej na ten moment. Ja chcę statek. Czy dostanę... Dostanę statek. Dobra, okej, okay, no to mamy statek. Mamy statek i co z tym statkiem? Statek mnie, nie wiem, statek mnie w ogóle w jakikolwiek sposób interesuje. Coś tu się błyszczy, no to wejdźmy tam. Nie chcemy oczywiście do mgły wchodzić. Uła, dobra. No to odpowiednio tam trzeba się dostać.
potrzebujesz klucza. To nie jest klucz, który ja mam, przepraszam. Co chodzi z tym statkiem? Dobra. Gdybym nie Boga. Nie mogę to właśnie skończyć statku, ale znajdziemy drzwi, które zapuszczę. Otwiera. Czyli to nie jest takie proste, że po prostu skrzynia. Nie, no szacuneczek. Tylko czy to są te drzwi? Miałem być nieopodal. Weźmy, coś tam się świeci. No, okej, okay, dobra. Oh, man. Dobra, to jest jakieś miejsce. Oh, fuck. Wiedźminie, poczekaj! Co tu robisz? Śledziłem cię, odkąd pierwszy raz zapytałeś o Baltimora. Raczej śledziliście. Nimi się nie przejmuj, to moi czeladnicy. Mam dla ciebie propozycję. Zanim zajrzysz do skrzyni, pozwolisz jednemu z moich uczniów zabrać notatki Baltimora. Cała reszta jest twoja. Dlaczego tak bardzo na nich zależy? Co takiego jest w tych notatkach, że tak bardzo ci na nich zależy? Dlaczego nie mogę ich zobaczyć? Baltimore zdziwaczał na starość. W skrzyni mogą być dokumenty kompromitujące osoby pełniące ważne funkcje w Vergen. Nie pozwolę, by ktokolwiek je przeczytał. Nawet jeżeli są wytworem chorego umysłu. Dlatego, jak mówiłem, dasz nam przeszukać skrzynię, zanim do niej zajrzysz. My bierzemy notatki, ty dostajesz mieszek orenów i dożywotnią zniżkę w moim zakładzie runicznym. Come on. Jeżeli oni to dostaną, to prawdopodobnie będą mogli szantażować, więc to nie jest... Ja też mam dla ciebie propozycję. Wynoś się stąd, albo skrócę ci o głowę. Wiedziałem, że po dobroci nic nie wskuram. Chłopcy, skończcie z nim! Ale że serio, tak? Bierz mi. Ale tego jesteście pewni, tak? No co, teraz pewnie się poddasz, a twoi ludzie będą już martwi. Nie poddać. Będę mógł się zabić. Jeżeli miałbyś się poddać, to poddałbyś się już. Dobra, okej. Okay. Wow. Zbroja łowcy. Dużo rzeczy. Dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy. Teraz tak. Falchion. Ja chcę zobaczyć ten Falchion, może być sympatyczny albo nie. 13-17, nie jest ani trochę sympatyczny, ani trochę drogi, ale ja mogę go, znaczy, mogę go zabrać, także to mnie wystarczy. Co tu jeszcze mamy? Bobrzy kołpak, dodatki Baltimora, ja skurczę runy, Boże, wszystko się wali. O co chodzi z tymi dodatkami Baltimora? Starek, znaczy, że mnie dopadłeś, teraz kurwysynu, ja dopadnę ciebie, choćbym miał przejść przez 7 pojedynków, co może być martwy, nie dam ci spokoju. No proszę! Czyli to nie było takie różowe, jak on opowiadał. Dobrze, dobrze, że ostatecznie mu nie zaufałem. I że, a to tak łatwo nie będzie. Natomiast tak, zamek, do którego pasuje klucz Toraka. Coś tu w ogóle do mnie cały czas krzyczy, że może zadziałać. Ale to chyba są te drzwi. O! Okej, no dobra. Czyli zamek, do którego pasuje klucz Toraka. Aha, dobra. Czyli może się jednak okazać, że on wcale, że on zrobił ten kielich. No okej, przesympatyczny typ. Nie da się w ogóle tego ukryć. Dobra, chwilę. Teraz tak, walka, bla. Dobra, bla, to jest ta informacja, pokerować. To mnie nie interesuje, natomiast ja chcę... ja chcę podejrzanego. Podejrzany Torak. Co to w ogóle jest za zamek? Do którego ten klucz pasuje. O, damn.
O damn. Chyba będzie naprawdę ciężko w ogóle to znaleźć, bo ja nie mam pojęcia. Jakie to jest zadanie? Symbole, oblężenie z drżącym sercem, koszmar. Jeden na jednego, zlecenie na harpie i... Come on. Dobra. No to na razie powiedzmy o tym, co się stało z też... Chyba, że ten klucz otwiera tą skrzynię. To by było dość interesujące rozwiązanie, ale to nie jest ten klucz. No dobra. To już sobie chyba sam zrobię, natomiast teraz tak, teraz zróbmy do końca Cecila, powiedzmy Cecilowi Burdenowi o tym, co się w ogóle stało. Czy ja już mogę rzucać, a nie mogę, bo nie mam tego, nie mam wybranego żadnego sztyletu. Czy ja już mogę rzucać, aha, dobra, okej. No tak, bo albo nie rozdałem punktu, aby się tego nie mogę po prostu zrobić. Nie rozdałem w ogóle punktu, bo nie mam punktu, ale zaraz będę miał, także spoko. Gdzie ja jestem? Ja jestem w kamieniołomie. Jak ja się stąd dostanę gdziekolwiek? Dobrze, znaczy niedobrze. Tu tędy coś jest. No to okej, dobra. Może myślałem, że to wiedźmy tak stryk, ale to jakoś mew. No chyba po prostu sobie znajdę poza nagraniem, do czego ten klucz, do czego ten klucz może pasować. Po prostu nie będę już tego robił na nagraniu. Okej, tu jest złomowisko, pod które nie podejdę. A naprawdę myślałem, że to mnie gdzieś zaprowadzi. Tak jednym słowem, wygląda to, że uważanie jego, tego coraka za jego fajnego i spoko gościa nie było do końca dobrym pomysłem, dlatego że to ostatecznie to on zabił. To stawia go też w sytuacji, w której to on rzeczywiście mógł zrobić ten zatrut kieli dla Saski, mimo że wypierał się, że to w ogóle nie jego i później, że miasto jest tragiczne i blach i w ogóle wszystko. Natomiast jakoś jeszcze chyba to jest jednak jego i na początku nas wkręcał, żeby tylko oczyścić się z podejrzeń. Dobra, wiecie co, chyba ja zrobię cięcie, bo jest 15 FPS, to trochę za mało. Dobra, 20 parę to nas trochę lepiej. Dobra, tu były nekery już nie żyją. I od tych nekerów też nic nie potrzebuję za bardzo. Nie będę pytał, dlaczego woda ma kolor krwi. Nie będę, po prostu nie będę, nie chcę tego wiedzieć. Załóżmy, że to jest krew zwierząt jakiś. I że żaden człowiek nie został zabity przez troli. Najwyżej elfy? Nie. Elfów też nie można. Elfów można, jeżeli on... Come on, w ogóle... Znaczy, dobrze, zastanawiam się nad tym jako wiedźmin. Dobra, nie będę walczyć z upiorami. Jak wiedźmin powinien zastanawiać się nad tym, czy... Wiedźmin powinien zastanawiać się nad tym, czy ludzie nie ucierpieli w żaden sposób. Dobra, okej, system. Mam wrażenie, że klucz Toraka otwiera coś, przy czym Torak był. Jakiś jego dom. Skrzynie, warsztat, coś, gdzie będą jakieś albo cenne rzeczy, albo dowody jeszcze, chociaż w sumie dowodem jest na to, co napisał Baltimore,
nie ma po tym, co zrobił wczoraj, nie ma wątpliwości, że to, co napisał Baltimore, jest absolutnie słuszne i napisane przez człowieka o zdrowym umyśle. Boże, zawrony nos. Jezu, nienawidzę Kataru. Taki off-top. Natomiast nie wiem, może do co... Cecil Bourdon będzie wymagał jeszcze mocniejszego dowodu na winę Thoraka, co jest w ogóle niepotrzebne. Dlatego, że po prostu to, jak się zachował, chyba samo świadczy o tym, że ten krasnoludek jest winny. Koniec. Aha, czyli co, dom Cecila Bourdon jest po prostu zaraz tutaj. No okej, dobra, to ja mogę w sumie od razu zobaczyć, czy te drzwi otwierają. Nie, te drzwi otworzyły się tak po prostu. Jakaś skrzynia. O, otworzone klucze. Pokwitowanie Dolkana. Schemat. Solidny serwis z żółtego meteorytu pewnie. No i pięknie. Dobra, mamy doświadczenie chyba. Czy jeszcze... O, mamy. Mamy, dobra. To oczywiście sobie włożę w rzucanie sztyletem. Ja mówiłem, że nie będę z tego korzystał, ale widać, że jednak chyba będę. Ja chcę zobaczyć to pokwitowanie Dolkana. Zamiennik ich trzymałem i zgodnie z umową przesyłałem pierwszą część zapłaty. Wiec jednak, że zamienia zostały wykonane. Nie dba, ale przed nic innym z oryginałem. Jeżeli wyrób przysłużył moim celom, długą część wynagrodzenia dośle niezwłocznie po naradzie. Olkan. Damn. Nie pamiętam tego człowieka zupełnie, ale przy okazji będziemy mówić na to, kto jest tym. Kto jest trucicielem. To w ogóle załatwia chyba wszelkie sprawy. Dobra, drogi Cecil Bourdonie, ty powinieneś być w swoim domku. Może będziesz spał, może coś tam. Mam to absolutnie gdzieś. Przyszedłem po zapłatę. Zabiłeś królowę. Dobra, okay. Królowa zabita, nowy poziom. Na kuśki męskich bogów, toż to zapiski mistrza Baltimora! Skąd je wytrzasnąłeś? Odkryłem jego skarbiec niedaleko leża troli. Poza tym wasz nowy mistrz run Thorak nie żyje. Opuścił ten świat wraz z dwoma czeladnikami. Co ty gadasz? Jak to się stało? Baltimore został zamordowany przez Thoraka. W notatkach, które ci dałem, jest na to wystarczająco dużo dowodów. Dzięki, Wiedźminie. Tu masz nagrodę za swój trud. Nie jest tego wiele, wybacz, ale będę potrzebował funduszy. Rozumiesz, muszę wyszkolić nowego mistrza run. Spoko, stary. To może być jakiś miecz fajny. Nie boisz się, że trochę przeholowaliście ze Stenisem? Mamusia cały czas głaskała synusia. Myślał, że mu wszystko wolno. Dostał, na co zasłużył. Może nic się nie stanie, a może wybuchnie kolejna wojna. Historia jest jak moneta, która wypadła z ręki. Nigdy nie wiadomo, jak upadnie. No bywaj. No. Co to jest? Dostałem chyba jakiś miecz. Kurwa. O w mordę, to jest naprawdę zajebisty miecz. Okej, ale z kim ja mam porozmawiać o tym? Dementowy pył mam. Wszystko mam! Come on! Jestem gotowy do zrobienia tego miecza. Ta adrenalina do czegoś była, ale kurczę, do czego? Ona chyba była do tego. Wir walki, zmysł walki. Tak, dobra, powiedział, że ciosy kończące. Nagła śmierć. Szansa na wszystkie te efekty krytyczne plus 5%, na krwawienie plus 10%. Chcę to, albo natychmiastowe zabicie przeciwnika plus 2%. Dobra, na razie chcę to i powinno być ky. Okej, czy ja teraz powinienem w jakikolwiek sposób pogadać sobie z tym? Dobra, okej. No i fajnie. Dobra, okej. Myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Nie wiem w ogóle, co mam zrobić z tą wiedzą odnośnie Olkana. To pokwitowanie. To po prostu tak nie może być niewykorzystane w ogóle. Czy coś tam. No ale dobra.
ale dużo rzeczy. Okej. Ale fajny jest miecz, kurczę, ładnie wygląda. Pójdźmy do rzemieślnika, bo ja chcę zrobić ten nowy miecz. On jest lepszy od... przynajmniej tak na jakby na czysto. Jak się chodzi obrażenia versus obrażenia, to on jest lepszy od tego, którego mam. Natomiast ten ma jakby te swoje... zamrożenie plus 20%. Właśnie nie wiem, czy to jest plus 20% od obrażeń, czy plus 20% szansy. Możliwe, że gdyby to było obrażenia, to byłoby wyraźnie określone, że to jest plus 20% do obrażeń. Natomiast ja chcę sobie zrobić właśnie ten nowy miecz. Tylko, żeby zrobić sobie miecz, ja muszę znaleźć tego rzemieślnika, który byłby tutaj, ale go nie ma, bo jest noc. To ja po prostu poczekam. Odpoczynek. Tak. Do świtu i godziny dłużej. I powinien już rzemieślnik być. No właśnie. Tylko gdzie? Aha, u siebie, w kuźni. No to będziemy na niego do kuźni. Okej, czyli mamy wykonane tak naprawdę zadanie poboczne. I chyba wszystkie zadania poboczne tak naprawdę mamy wykonane. Co jest... Obejrzyj moje towary. Wykonaj dla mnie przedmiot. Ja chcę... Ja chcę to, czy... Damn, mam za mało srebra. Okej... Czekaj... Obejrzyj moje... pohandlujmy, bo ty pewnie masz... Ty masz pewnie srebro, ale kwestia jest tego, ile ono kosztuje. Tylko 3 sztuki. Nie, chwilę. Ruda srebra 3, no właśnie. Ile ono kosztuje? 45. Chyba wygodniej będzie mi zejść do kopalni i stamtąd pozbierać. Ale to tam już sobie zrobię samemu. Dobra. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa, pa, cześć.